Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, w skrócie ORMO, została powołana do życia przez Radę Ministrów 21 lutego 1946 roku. Była to paramilitarna organizacja wspomagająca Milicję Obywatelską w utrwalaniu ładu i porządku publicznego. Ormowcy brali aktywny udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. Wspomagali także utrwalanie władzy ludowej, zabezpieczając sfałszowane referendum w czerwcu 1946 roku i wybory do Sejmu Ustawodawczego w styczniu roku następnego. Wspierali także kolektywizację wsi. W marcu 1968 roku zostali wykorzystani do pacyfikacji demonstracji studenckich. Uczestniczyli także w tłumieniu demonstracji w okresie stanu wojennego. Szczególny rozwój tej organizacji nastąpił po uchwaleniu przez Sejm w 1967 roku ustawy, która nadawała ORMO nową sytuację prawną i organizacyjną. W 1980 roku organizacja zrzeszała prawie 462 tysiące członków, osiągając największą liczebność w swojej historii. Ormowcy byli w większych zakładach pracy, w miastach, na wsi, patrolowali ulice, zbierali informacje o tym, co dzieje się w terenie i donosili władzy. Popularne hasło ORMO nie śpi, ORMO czuwa utrwalało w społeczeństwie niechęć do tej organizacji i członków utożsamianych z donosicielami. Informacja została rozwiązana uchwałą Sejmu 23 listopada 1989 roku, która weszła w życie z dniem 11 grudnia tegoż roku. Nie mamy pojęcia, mówił